17 minutowe maszyny. Nie, mamy troszeczkę problemów z kontuzjami. Nie wiemy, czy niektórzy zawodnicy będą mogli to zagrać, czy też nie. Dlatego chcieliśmy spróbować różnych. Na pewno sytuacja Janusza Gola jest dużo lepsza niż Radowicza. Radowicz jutro będzie miał taką próbę przed meczem. Zobaczymy, czy będzie w stanie zagrać, czy też nie. Jeśli chodzi o Janusza, to jestem większym optymistą, że może być do naszej dyspozycji. Poza tym nie ma innych kontuzji. Z założeniami odrobienia strat. Takie mamy założenia, bo wiemy, że nie musieliśmy przegrać pierwszego spotkania. W pierwszej połowie praktycznie nie było sytuacji ani z jednej, ani z drugiej strony. A w drugiej połowie wiemy, dlaczego tak się stało, a nie inaczej. Zrobiliśmy kardynalny błąd w defensywie, a później rzut karny i byliśmy daleko od tej następnej rundy. Całe szczęście, że jednak chłopaki w końcówce, mimo tego, że zagrali jednego zawodnika mniej, potrafili strzelić kontaktową bramkę, co daje nam właśnie możliwość odrobienia strat na naszym boisku i zrobimy wszystko, aby te straty odrobić, bo to my w tym dwumeczu jesteśmy faworytem. Co mamy zrobić, żeby strzelić 3 bramki? Wydaje mi się, że z każdego spotkania można wyciągać wnioski i to fakt, żeśmy tracili na pewno dużo bramek ostatnio, ale też strzelamy bramki. I mimo tego, że rywal w Pucharze Polskim nie był tak wymagający, to jednak mimo wszystko bramki żeśmy nie stracili. Nie było rzutu karnego, czyli w ostatnich spotkaniach bodajże, nie wiem, 7 rzutów karnych, żeśmy mieli, licząc spotkania Ligi Europejskiej i spotkania sparingowe. Ale myśmy bramki nie stracili i ja takie pozytywy wyciągam z tego ostatniego spotkania i wierzę w to, że z jednej strony jesteśmy w stanie strzelić 3 bramki, z drugiej strony wierzę, że jesteśmy w stanie w końcu nie stracić bramki. Nam brakuje, nie tylko nam, polskim drużynom, brakuje przede wszystkim tej naszej ligi, która rozpoczynała się miesiąc wcześniej.
to naprawdę jest duży atut, kiedy drużyna jest w sezonie, jest w rytmie meczowym. Grając naszą ligę tak późno, w jakiś sposób sami sobie zrobiliśmy na złość, bo nie sądzę, że jesteśmy jako polskie drużyny tak słabe, aby takie wyniki osiągać w tym momencie tych rund wstępnych. To na pewno miało duży wpływ na to, jak drużyny się prezentują w tych europejskich pucharach. No akurat Legia nie miała takich problemów, bo mecze, ten rewanż z Metalurgiem i pierwszy mecz w Lidze, no przedzielał sparing z mistrzem Niemiec i takiej drużyny jak Borussia, ja wiem, że to tylko sparing, ale takiej drużyny jak Borussia, która przynajmniej w pierwszej wygrała w najmocniejszym składzie jak Legia, no nie ma takie narzekanie na brak ligi. To nie wiem, czy to tłumaczy po prostu te pierwsze 45 minut w Lidze. A pytanie też jest takie o Michała Żywłakowa, czy w ogóle rozważałeś posadzenie kapitana na ławce rezerwowych po tym, co ostatnio wyczyniał? I w ogóle dlaczego on takie błędy popełniał? W takim sezonie przez cały rok nie zrobił tylu pomyłek i to takich karygodnych, jak zrobił ostatnio. Nie wiem, czy to, że Borussia grała w podstawowym składzie, to nie jest mecz Ligi Europejskiej, nie jest mecz ligowy. Ja mi odnosiłem wrażenie, że to rzeczywiście był sparing z Borussią Dortmund. Ani Borussia nie zagrała na 100%, ani Legia nie zagrała tak odważnie, jak powinna zagrać w meczu sparingowym. I uwierz mi, że to ma bardzo duże znaczenie to, że nie gramy meczów ligowych. Bardzo duże. Rytm meczowy, meczów o stawkę jest niesamowicie ważnym, bo tam jest odpowiedź, jak rzeczywiście wygląda drużyna, jak rzeczywiście wyglądają zawodnicy. Z drugiej strony, jeśli mówimy o rytmie meczowym, no to przeplatany on jest sparingami, gdzie grają różni zawodnicy. Natomiast w lidze z reguły ten skład jest wykrystalizowany i w większości przypadków gra pierwsza drużyna, czy ten pierwszy podstawowy skład. I to ma niezmiernie ważną wagę. Jeśli chodzi o Michała, to tylko od Michała zależy, czy będzie grał lepiej, czy będzie grał gorzej, czy będzie popełniał mniej, czy więcej błędów. Ja każdego zawodnika wystawiam, to on odpowiada mi na to, czy mam go wystawiać dalej, czy też nie. Die SV Ried spielt morgen vor 30.000 Fans. Noch nie hat unsere Mannschaft, denke ich, vor so einer Kulisse gespielt. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Ist das für die Spieler eher Belastung oder Motivation? Wie sehen Sie das? Also die Mannschaft hat letztes Jahr gegen Eindhoven schon in einem sehr tollen Stadion gespielt, vor einer riesigen Kulisse. Also die Mannschaft kennt die Situation. Auch ein René Gattler hat den ersten Villa schon gespielt in England. Und so weiter. Also diese Situation ist nicht wirklich so fremd, aber es ist ein besonderes Spiel und ich habe gesagt, also wir müssen einfach diese begeisterungsfähigen Fans und diese Stimmung einfach als Motivation sehen und man merkt einfach in der Mannschaft, dass sich die Spieler wirklich auf dieses Spiel freuen und es ist auch sehr, sehr wichtig, dass man in dieses Spiel geht und dieses Spiel genießt, also nicht irgendwie sich erdrücken lässt von der Stimmung, sondern dass man einfach dieses Spiel wirklich als Erlebnis auch ansieht und dann bin ich überzeugt davon, dass die Mannschaft eine sehr gute Leistung bringen wird. Pytanie było, czy na jutro, to znaczy tak, przewidywanych jest najbliższy mecz około 30 tysięcy fanów. I pan pyta, czy jak czuje się drużyna SV Ried przed meczem, wiedząc, że będzie aż tylu fanów praktycznie drużyna nie grała jeszcze przed tak dużą publicznością.
Trener odpowiedział, aha, i było jeszcze pytanie właśnie, czy drużyna uważa, że jest to raczej obciążenie, czy też motywuje ją ten fakt. Trener powiedział, że w ostatnim roku grali już na dużym stadionie przed dużą publicznością w Anglii. W związku z tym sytuacja nie jest im aż tak bardzo obca i traktują raczej tą sytuację, przed którą zostaną jutro postawieni, jako motywację. Ważne jest, żeby mieli takie nastawienie, że po prostu przeżyją coś wielkiego, i jeśli będą mieli takie nastawienie, to na pewno będzie dobrze.